Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Magdalena Juchniewicz. Witam Ciebie na moim kanale dla wysoko wrażliwych osób. Dzisiaj w takiej innej odsłonie, a mianowicie w odsłonie podcastowej. Temat, z którym przychodzę, również w moim poczuciu myślę, że właśnie w takiej przestrzeni będzie mógł wybrzmieć, i zachęcić, mam nadzieję, Ciebie do komentowania, do refleksji. Do zastanowienia się głębszego nad właśnie tymi treściami, które przygotowałam. Chciałabym z, z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować również wszystkim nowo przybyłym subskrybentom. Bardzo się cieszę, że ten kanał rośnie, że treści udostępniacie Państwo, że dzielicie się w komentarzach swoimi uwagami, swoimi przemyśleniami, dzielicie się częścią Waszego życia. Wszystkim obecnym, E, subskrybentom, którzy są ze mną od początku albo już od jakiegoś czasu, również bardzo dziękuję za Waszą e, obecność, za poświęcony czas, za to, że chcę Wam się chcieć tutaj być. Wiem, jak to jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, żeby właśnie wybierać mądrze, wybierać świadomie, wybierać to, to. Co jest dla nas najlepsze, a nie jest to zawsze takie łatwe i oczywiste. I dzisiaj trochę w tym temacie, ponieważ temat, z którym dzisiaj przychodzę, będzie dla Ciebie taką przestrzenią do głębszego zastanowienia się, skąd wydarzają się pewne rzeczy w naszym życiu do pewnego momentu, dlaczego z niektórymi tematami nie jesteśmy w stanie ruszyć, dlaczego tak trudno jest zmienić nam niewspierające przekonania. A wszystko to mogę zamknąć w dzisiejszym temacie, jakim jest poczucie własnej wartości. Tak właśnie podcastowo zaczynamy sobie przestrzeń na tym kanale o Poczuciu Wartości. Chciałabym, jeżeli pozwolisz, rozpocząć cytatem z cudownej książki Droga do Siebie o Poczuciu Wartości dr Ewy Wojdyło. Która mówi o poczuciu wartości następująco: Poczucie wartości to coś innego niż ocena, osąd czy opinia. W każdym razie nie jest to ocena obiektywna, pochodząca z jakiejś uniwersalnej kontroli jakości. Poczucie jest sprawą intymną, osobistą, może być nawet trochę lub bardzo sekretem. Więc poczucie małej wartości jest tym, co mówisz o sobie do siebie. I nie tylko mówisz tak, że myślisz, no i chyba najbardziej czujesz. Stąd poczucie. Skarżysz się, że masz małe poczucie wartości albo za małe, za niskie. Czasem stwierdzasz, że w ogóle nie masz poczucia wartości. I to właśnie chciałabym zostawić z Tobą te słowa, i tym samym zaprosić właśnie do. Takiej merytorycznej dyskusji, ale myślę też, że bardzo też z takiego poziomu czucia, o którym była tutaj mowa. Ponieważ dla osoby wysoko wrażliwej, jednym z takich powiedziałabym w budowaniu siebie, w budowaniu zaufania do siebie, elementów, czy też monteverestów, o które na który musi się wspinać, albo chce się wspinać, albo potrzebuje się wspinać. Na pewnym etapie swojego rozwoju jest właśnie budowanie poczucia własnej wartości. I dzisiaj, przychodząc z tym tematem, postaram się odpowiedzieć, a w zasadzie też zaprosić ciebie do tego, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć, dlaczego wzmacnianie poczucia własnej wartości jest takie ważne. Dlaczego ma to taki kluczowy wpływ na nasze życie? Skąd się bierze niskie poczucie wartości? Ale też jak zacząć budować to własne poczucie własnej wartości, które będzie twoim takim swoistym backupem. Będzie twoją tarczą. Będzie częścią ciebie, która będzie ci pomagać w życiu. I na koniec postaram się powiedzieć co zyskujesz, co zyskasz w momencie, kiedy będziesz dbać o swoje poczucie własnej wartości, kiedy będziesz dbać o siebie i o swoją przestrzeń, o swoje granice? Co się wtedy wydarzy? Na początek chciałabym zwrócić Twoją uwagę, taką może chyba genezą, przynajmniej z mojej pracy coachingowej, często o tym słyszę. Skąd się bierze poczucie wartości, które jest niskie, które jest takie niewspierające, które powoduje, że jest niczym takie kotwice, które są już dawno zardzewiałe, i gdzieś tam głęboko w oceanie naszego życia przytwierdzone i wcale nie pozwalają nam wzrastać, wcale nie pozwalają nam się ruszyć, jak to kotwice, które mają swoją określoną funkcję. I na początek, Zwracam Twoją uwagę na konsekwencje niskiego poczucia własnej wartości. Przede wszystkim, jeżeli osoba ma niskie poczucie własnej wartości, to jest to osoba, która jest utkana ze wstydu, utkana z lęku, ze wstydu przed sobą samą, osobą samym. Lęku przed tym, co się może wydarzyć, a co lub co się może nie wydarzyć. Lęku przed przyszłością, przed podejmowaniem jakich, jakichkolwiek wyzwań. Ten obezwładniający wstyd jest również takimi mentalnymi kajdanami, które nie pozwalają w żaden sposób ruszyć w życiu. Bardzo często też mają wpływ na to, ma wpływ ten wstyd na to, jakich dokonujemy wyborów, z kim wiąże, wiążemy naszą codzienność, z kim łączymy nasze plany zawodowe, biznesowe, lub też dlaczego tak długo w, na pewnych etapach życia jesteśmy w określonych relacjach czy to romantycznych, czy to koleżeńskich, czy zawodowych, czy rodzinnych. To poczucie wstydu. Nie jest nasze i to chciałabym, żebyśmy tutaj mocno zaznaczyli. To znaczy, bardzo często jest tak, że to poczucie wstydu otrzymujemy z zewnątrz. Ono jest podane nam w, bardzo często w taki subtelny sposób czasami nieświadomy, czasami świadomy. Dla osób, które są ze mną dłużej i które zgłębiają treści na tym kanale, wiedzą, że dużo tutaj mówimy o relacjach toksycznych. I o, nie, I o relacjach toksycznych dzisiaj nie będziemy mówić, ale jakby jednym z elementów, który wskazuje, lub też takich przestrzeni, może tak ujmę to, w których ten wstyd może być nam właśnie podany, to są te miejsca, kiedy my jesteśmy w takiej relacji toksycznej. Kiedy wiążemy swoje życie, kiedy wiążemy swoją codzienność z osobą lub z osobami toksycznymi, które w realny sposób każdego dnia lub bardzo często zawstydzają nas na każdym kroku. Przerzucają na nas swoje lęki, zawstydzają nas za swoje niedociągnięcia, za różnego rodzaju błędy, e, tylko po to, żeby. Mm, Odsunąć uwagę od siebie, a w nas podsycić poczucie bycia gorszym, niedoskonałym, bezwartościowym. I to poczucie wstydu potrafi towarzyszyć latami. Co gorsza, potrafi też być bardzo często nieuświadomione. I o tyle jest tutaj problem, że jeżeli jest nieuświadomione, i nie jest zweryfikowane i nie jest rozbrojone, to może być. Bardzo mocno, tak właśnie, gdzieś tam przyczyną do tego, że nie ruszasz z miejsca, że nie chce ci się wiele rzeczy, ale też nie rozumiesz, dlaczego nie chce ci się wiele rzeczy, lub nie wiesz, dlaczego tak bardzo nie wierzysz w siebie. Drugim ważnym elementem, jakby konsekwencją niskiego poczucia wartości, jest to, że Starasz się za wszelką cenę być idealna, idealny, perfekcyjna, perfekcyjny. To dążenie do perfekcji jest momentami obsesyjne. Jest takie wręcz takim przepisem albo receptą na to, że jak będzie super, że jak będzie w punkt, że jak będzie idealnie. Niezależnie od tego, czy to jest jakiś projekt w pracy, czy to jest jakaś, yy, 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 jakaś rzecz do wykonania w domu, czy dotyczy to na przykład yy, realizacji czegoś, w, yy, no powiedzmy, na zewnątrz, w jakimś otoczeniu koleżeńskim, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że w Twoim poczuciu, jeżeli towarzyszy Ci niskie poczucie wartości, to ta perfekcja, jest takim jakby rozwiązaniem, lekiem na całe zło, że jak będzie perfekcyjnie, to będzie super, to będzie idealnie, to zostaniesz doceniona, doceniony. Tylko pułapka polega na tym, że dążenie do perfekcji to jest bardzo długa, męcząca i muzolna droga. I z reguły jest to na tyle uzależniające, że też jakby po pierwsze do niczego nie prowadzi, tylko do totalnego wyczerpania. Psychicznego i fizycznego, bardzo często, do wypalenia, jeżeli na przykład dotyczy to pracy zawodowej, albo na przykład do jakiegoś na przykład załamania nerwowego, jeżeli to dotyczy jakichś takich wewnętrznych procesów, które towarzyszą Ci w życiu. Więc, jak widzisz, perfekcja nie jest wcale wskazanym tutaj stanem. To jest taka dążenie do takiej iluzji, w której będzie zawsze wszystko cudowne, fantastyczne, gdzie nie będzie błędów, nie będzie porażek i nie będzie pomyłek. Tylko, że życie nie jest takie, że mm, tam nie ma porażek i pomyłek, tylko są różne historie, i to, że są jakieś pomyłki, to w zasadzie bardziej można potraktować jako lekcje lub doświadczenia. Z których, na których można się naprawdę bardzo dużo nauczyć. Kolejnym ważnym punktem, i, która jest, który jest oczywiście konsekwencją niskiego poczucia wartości, to jest takie notoryczne, takie permanentne zamartwianie się o swoją przyszłość. O to, że może być coś źle, takie trochę czarnowictwo, takie poczucie, że na pewno to to, co sobie planujesz lub to, czego chcesz, nie wyjdzie, że może ci po prostu z jakiegoś powodu się nie udać. I to powoduje z kolei, że również nie ruszasz z miejsca. No bo jak możesz ruszyć z miejsca, jak możesz planować cokolwiek konstruktywnie, skoro nie jesteś w stanie w żaden sposób niczego zaplanować, bo nie wierzysz w to, bo nie masz na to siły, bo, w, bo twój świat w tym momencie... Jest raczej czarno-biały, z odcieniami może czasem szarości, a na pewno nie ma tam fairy barw. I teraz jakby kolejnym elementem tego, skąd te, tyle tych konsekwencji mm, i dlaczego to jest te takie, takie trudne, i dlaczego też czasami nawet nie pamiętamy tego, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Szczególnie, kiedy dopiero rozpoczynamy pracę ze sobą, a nawet jak jesteśmy już w trakcie pracy ze sobą, to w mojej pracy to wyraźnie widzę, że utykamy w tych miejscach z tym tematem poczucia yy, własnej wartości. To znaczy, jeżeli on jest bardzo niski, to poczucie jest bardzo niskie, to jest naprawdę trudno wyjść z tego miejsca. Zatem, skąd to się bierze? W dużej mierze myślę, że już się domyślasz, a może już wiesz, a może już jesteś na takim etapie, że sobie to sprawdziłaś, sprawdziłeś, skonfrontowałeś to, czy skonfrontowałaś w swoim życiu ze sobą, ze swoimi doświadczeniami. Geneza jest w dzieciństwie. Bardzo często jest w dzieciństwie. Ale nie tylko mam tu na myśli dom rodzinny, chociaż jak doskonale wiemy, bardzo dużo rzeczy zaczyna się w domu rodzinnym. Dużo rzeczy zaczyna się w domu rodzinnym, dużo rzeczy w tym domu się kończy, natomiast e, też bardzo mocny wpływ potrafi mieć na przykład środowisko przedszkolne, czy też szkolne, czy nawet studenckie lub e, związki, które budujemy w trakcie całego naszego życia. Mam na myśli te związki i relacje, zarówno romantyczne, jak i koleżeńskie. Zatem tych czynników, które wpływają na niskie poczucie wartości danej osoby, jest sporo. I teraz, jeżeli był to grunt, było to środowisko, było to otoczenie, w którym byłaś, czy byłeś wzmacniany, szanowany, twoje potrzeby były widziane, ty byłeś słyszany, słyszana, to oczywiście bardzo łatwo jest wtedy. Rozkwitać, rozwijać się. O wiele łatwiej jest funkcjonować w świecie. Jest taki, jakby, taka naturalna, naturalna potrzeba w ogóle realizowania się i bycia takim otwartym na świat i chętnym, głodnym nowych doświadczeń, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast większość ludzi. Ma szereg różnych doświadczeń, które nie były wspierające i które bardzo często dotyczyły właśnie krytyki, dotyczyły sytuacji, w których nie było możliwości wyrażania swoich potrzeb, swoich emocji. Bardzo często to w swojej pracy coachingowej słyszę, kiedy przychodzi temat właśnie akceptacji, Wysokiej wrażliwości, cechy, jaką jest wrażliwość, w ogóle empatia, to w jaki sposób dana osoba odbiera świat, jak patrzy, jak mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami. I, I kiedy przychodzi taki moment, właśnie, kiedy, w którym jest potrzeba przeanalizowania albo skonfrontowania się z tym, co najczęściej w swoim życiu taka osoba słyszała, z jakimi przekonaniami, z jakim dosłownie workiem przekonań. Że tak powiem, chodzi na swoich plecach, to przekonania, które zaraz wymienię, wcale nie są wspierające. One wręcz bym powiedziała są jak takie stygmaty, jak takie niewidoczne blizny, które. Tak naprawdę w całym życiu powodują więcej problemów i nie są w stanie, dana osoba nie jest w stanie się tego pozbyć do momentu, kiedy sobie właśnie tego nie uświadomi, nie rozbroi, nie przepracuje, mm, nie zauważy. To są takie przekonania, jak jesteś beznadziejna, beznadziejny, zobacz, znowu ci coś nie wyszło. Dlaczego się w taki sposób zachowujesz. Jesteś niedoskonała. Jesteś niewystarczająca. Niewystarczający. Ale też bardzo często są to takie słowa, które się słyszało. Krytyki. Jesteś głupia, głupi. Zobacz do niczego. Niczego nie można tobie powierzy, powierzyć. Ze wszystkim yy, sobie nie radzisz. Gdzie bardzo często, paradoksalnie, yy, taka osoba sobie z wieloma rzeczami właśnie radzi. Natomiast jeżeli po drugiej stronie ma kogoś lub otoczenie, które stawia notorycznie wysoko poprzeczkę i tak naprawdę tylko żąda i oczekuje, nie dając nic w zamian, yy, nie dając żadnego jakiegoś takiego feedbacku ani informacji zwrotnej polegającej na to, na tym, jak mogłoby być inaczej. Wówczas taka osoba tak naprawdę bierze na siebie jeszcze więcej. I czym więcej na siebie bierze, tym dalej jest od siebie, tak naprawdę. I te takie szt sztandarowe, niestety, przekonania nie wspierające pod tytułem Jestem nie nie, niedoskonała jestem bezwartościowa czy bezwartościowy, jestem bezużyteczna lub bezużyteczny, mnie nie można kochać. Mnie nie, mnie nie można szanować, albo nikt mnie nie szanuje, zostają z takim człowiekiem na wiele, wiele, wiele długich lat. I kolejnym takim ważnym, ważną informacją, którą chciałabym tutaj, z którą chciałabym Ciebie zostawić, to jest to, że te oczekiwania innych osób i brak akceptacji. Innych wobec Twojej osoby, wobec Ciebie, wobec Twoich pragnień, wobec Twoich y, potrzeb. One potem zaczynają, że tak powiem, zapisywać się w Twoim ciele, w Twoim umyśle, w Twojej psychice na lata i powodują, że Ty sam, sama przyzwyczajasz się do tego i oswajasz się z tym, że Ty nie musisz nic sobie dawać. Że Ty przestajesz być ważna, ważny, i że tak naprawdę jesteś w takim miejscu, w którym Twoją główną rolą, Twoim głównym zadaniem jest właśnie dbanie o to, żeby innym było lepiej, żeby innym było dobrze, żeby inni byli zadowoleni, żeby Twoje otoczenie było usatysfakcjonowane. Natomiast konsekwencją. Tych wszystkich działań, zachowań i postaw wobec Ciebie, i jakby tej postawy głównej, czyli twojej wobec siebie, jest to, że przestajesz siebie widzieć, przestajesz siebie słyszeć, przestajesz siebie rozumieć. Zaczynasz się całkowicie od siebie odseparowywać, i wchodzisz w taki tryb, można powiedzieć, zadaniowy. Jak zacząć budować poczucie własnej wartości? To nie jest łatwe i to na pewno nie jest oczywiste. Szczególnie dla osoby, która ma za sobą wiele lat doświadczeń, właśnie takich negatywnych, kiedy jest taka utkana z lęku i takiego poczucia, że nic jej się nie należy, że już nic lepszego ją nie spotka, że nie jest w stanie sprostać innym i te ich oczekiwania są po prostu zbyt wygórowane. To chciałabym, żebyś zrozumiał, zrozumiała jedną rzecz, a w zasadzie tylko przyjęła i czy przyjął i pozwoliła i pozwolił, żeby to w Tobie popracowało. Pochodź z tym trochę. Hmm. Nawet powiedziałabym więcej, jeżeli jest to ten temat, który dzisiaj poruszam, jest dla Ciebie trudny, jest dla Ciebie niewygodny. Czujesz, że gdzieś tam w różnych miejscach twojego ciała ciekuje i że masz takie poczucie. Że, że dokładnie wiesz, że to jest właśnie o tobie, to pozwól sobie, żeby to, co teraz powiem lub to, co w ogóle tutaj mówimy dzisiaj, pobyło z tobą. Oswój się z tym. Jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, takich przekonań, które warto wziąć na warsztat w swoim życiu, to jest takie zrozumienie, że my nie jesteśmy po to, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. To znaczy, że te oczekiwania innych, jest takie nawet fajne zdanie, że te oczekiwania innych to nie są Twoje obietnice. To znaczy, myślę, że osoby, które na przykład tutaj z tematów nam bliskich mają narcystycznych rodziców, czy to mamy, czy tatę, to jest im to na pewno znane. A potem na przykład partnerów czy partnerki, czy też szefów lub szefowe w pracy, to jest to im znane, że właśnie te oczekiwania są zawsze e, czymś, co musiałeś lub musiałaś spełnić. Tylko zadaj sobie pytanie, czy kiedykolwiek zdeklarowałaś się, czy zdeklarowałeś się do tego, że będziesz. Spełniał lub będziesz spełniała czyjeś wyimaginowane oczekiwania? Czy te oczekiwania to były właśnie Twoje obietnice? Czy to, czego się od Ciebie oczekuje, jest ważne też dla Ciebie? Kolejna bardzo ważna rzecz to, czy te oczekiwania, czy te potrzeby zewnętrzne, które bardzo często są nie do zrealizowania, ponieważ ym, oczywiście. Żyjąc w takim poczuciu, że musimy ciągle być naj e, i karmiąc to swoje niskie poczucie wartości, właśnie taką przestrzenią, no to e, wydaje nam się, że wszystko to, co jest na zewnątrz, musi być zrealizowane, musi być dokończone, że ta niekończąca się lista projektów musi być e, oddana na czas lub nawet przed terminem, że te wszystkie zadania, które są w domu, e, które można by było spokojnie podzielić na pozostałych członków rodziny, muszą zostać zrealizowane właśnie przez ciebie. Bo jeżeli ty tego nie zrobisz, to tak naprawdę będzie świadczyć o tobie, że znowu czegoś nie zrobiłaś lub znowu czegoś nie dowiozłaś. Ale ważne jest też to, żeby w budowaniu poczucia własnej wartości zdać sobie sprawę z tego, co dla mnie jest ważne. Co ja lubię robić, czemu lub komu ja chciałbym w danym momencie poświęcić swój czas. I kiedy my sobie to uświadamiamy, co jest dla nas ważne, to zaczynamy też widzieć tą wartość w sobie. Ja uwielbiam takie ćwiczenie jednym z takich ćwiczeń coachingowych, które proponuję zawsze moim klientom. To jest właśnie między innymi ćwiczenie dotyczące wartości, które jest fundamentem w ogóle wartości, które są fundamentem naszego życia. Uwielbiam to ćwiczenie, ponieważ bardzo ładnie widać tam cały proces i szczególnie te momenty, kiedy osoba dana się cieszy z tego, że odkrywa to na nowo w sobie lub ugruntowuje tą, tą wiedzę o sobie. I kiedy zaczyna konfrontować się, właśnie patrząc na tą swoją listę wartości z przekonaniami, które do tej pory miała, tymi czy miał wspierającymi, to nagle się okazuje, że większość tych przekonań to w ogóle nie były jej przekonania. I wtedy właśnie jest łatwiej odpowiedzieć na pytanie, co lubię, co jest dla mnie ważne, a co absolutnie odrzucam, i co na ten moment już jest nieaktualne. Więc ta wiedza o sobie, taka podstawowa jest kluczowa do tego, żeby móc ruszyć dalej, do tego, żeby móc siebie rozwijać, wzmacniać, żeby dawać sobie prawo do swojego zdania, żeby dawać sobie prawo do odmawiania hmm, wtedy, kiedy nie masz na to ochoty, wtedy, kiedy nie możesz, albo wtedy, kiedy nie masz na to siły. Lub na przykład kiedy naprawdę autentycznie nie jesteś w stanie. Czegoś zrealizować. Kolejnym ważnym elementem w budowaniu poczucia własnej wartości to jest zwracanie uwagi na swoje emocje. Emocje, uczucia wszystko to, z czym każdego dnia chodzimy w tej naszej codzienności, mierzymy się z różnymi tematami czyli takie uznawanie w ogóle tego, co ja czuję, jak ja czuję i że mam do tego prawo to jest bardzo ważne. Następny ważny punkt to jest przede wszystkim takie uznanie w sobie, albo w zasadzie akceptacja tego, że możesz czasami mieć słabszy dzień, że może czasami ci się nie chcieć, że masz prawo prosić o pomoc, o czym będziemy zaraz mówić, ale to uznanie takiej słabości do tego, że jesteś tylko człowiekiem. I że czasami jest tak, że nie musisz być tym chodzącym atlasem czy z osią samosią i y, wszystkiego dźwigać na swoich barkach. I to też jest ok, bo to jest jakby element człowieczeństwa. I niczego ci to nie odbiera, a wręcz nawet y, powiedziałabym, że jeszcze bardziej buduje. I kolejny element, o którym już chwilę temu wspomniałam, to jest właśnie ta umiejętność proszenia o pomoc. Bardzo często, jak pracujemy coachingowo z klientami, to gdzieś tam w całym procesie w pracy wybrzmiewa ten taki element, ten punkt na liście, czy ty umiesz i, te, i to pytanie, czy umiesz w ogóle prosić o pomoc, jak się z tym czujesz. I jak się domyślasz, yy, bardzo często też jakby odpowiedź jest, że nie, nie umiem, wstydzę się. Yy, ale dlaczego się wstydzisz? No, właśnie dlatego, że, wy, że jestem albo wydaje mi się, albo jestem przekonany, przekonana, że to świadczy o mojej słabości, o mojej niedoskonałości, o braku umiejętności radzenia sobie z czymś, z danym tematem, z daną sprawą, z daną sytuacją. My jesteśmy oczywiście tak nawet pokoleniowo tutaj wychowywani, prawda, w takim przeświadczeniu, że my musimy wszystko zrobić, wszystko umieć że trzeba być naj, ale według mnie umiejętność proszenia drugiego człowieka czy innych osób o pomoc, umiejętność szukania rozwiązań na dany temat, na daną sytuację, to jest ogromna sztuka. Ponieważ to absolutnie niczego tobie nie odejmuje. Absolutnie ci niczego nie odbiera. Wręcz nawet pokazuje, że umiesz zadbać o siebie, że umiesz się komunikować, że umiesz się odnaleźć w społeczeństwie, w danym miejscu, w danym otoczeniu i że potrafisz funkcjonować, potrafisz łączyć kropki i szukać tych najlepszych rozwiązań. I przed ostatnim punktem. W, na tej liście, po, w której próbujemy odpowiedzieć na pytanie właśnie, jak budować to poczucie własnej wartości, to jest taka, takie poczucie w zasadzie niepoczucie, świadomość swojego potencjału i swoich talentów. Do czego jest Ci potrzebna ta świadomość swojego potencjału i, i Twoich talentów, do tego, żeby mieć wiedzę na swój temat. Do tego, żeby móc czerpać jak najwięcej z tego życia, które dla siebie tworzysz, do tego, żeby być zadowolonym, ponieważ jeżeli czy zadowoloną i szczęśliwą, czy też usatysfakcjonowaną, czy usatysfakcjonowanym, bo jeżeli wiesz, jaki drzemie w tobie potencjał, jakie masz talenty, jakie masz kompetencje, to doskonale umiesz z tego. Wybierać, umiesz z tego czerpać, umiesz tym zarządzać i wybierasz do życia, zarówno tego prywatnego, relacyjnego czy też zawodowego, takie przestrzenie, w których potrafisz siebie realizować, potrafisz siebie rozwijać, a w zasadzie się rozwijać. Więc jest to ogromny, um, ogromny zasób i, i ogromny e, atut. I ostatnia, y, ostatni punkt y, to jest taki punkt, kiedy, w którym budując swoje poczucie własnej wartości, y, zaczynasz w ogóle widzieć siebie, słyszeć siebie y, i zauważać swoje potrzeby, I, i tym samym potrafisz też jakby przyjąć z zewnątrz, że inne osoby ciebie widzą. Że inne osoby Ciebie słyszą. Co więcej, że one chcą Ciebie widzieć i chcą Ciebie słyszeć, chcą przystawać, bywać, przebywać w Twojej przestrzeni, w Twoim otoczeniu. To jest bardzo ważne, dlatego że osoby z niskim poczuciem wa wartości bardzo często właśnie mm, mówią o tym, że są same. Samotne, że nikogo nie mają, że nie mają wokół siebie ludzi, że tak naprawdę zostały opuszczone. Ale też mają ogromną potrzebę takiego wycofywania się z tego świata, z tych przestrzeni, ponieważ nie wierząc w siebie, uważając czy mając takie przekonania na swój temat, że jestem niedoskonała, niedoskonały, a, ty, a tym samym myśląc o tym, że nie jestem w stanie nikomu nic zaproponować. Nic zaproponować, no to i nic dać od siebie, lub to, co mam, to jest po prostu beznadziejne, niskiej wartości i niczego nie jesteś w stanie wnieść do życia innych ludzi. Powoduje, że zaczynasz się właśnie cofać, wycofywać się z tego życia społecznego. Co w konsekwencji jeszcze bardziej negatywnie wpływa na to poczucie własnej wartości, więc uznaj, przyjmij. I celebruj fakt i ciesz się tym, że doświadczasz kontaktu z innymi osobami, jeżeli nawet miałaby być to jedna osoba, ale która wnosi dużo do twojego życia, to yy, ucz się takiego uważnego bycia w tym. To jest naprawdę cenne, ponieważ yy, poczucie przynależności nam ludziom jest bardzo potrzebne. Mimo tego, że często wrażliwcy mi mówią, że ja to tak lubię sam sama, ja to tak lubię sobie tam sam sama spędzać czas. Owszem, to prawda, lubimy sami same spędzać czas, natomiast yy, co do zasady, lubimy też bardzo kontakt z innymi osobami. Potrzebujemy drugiego człowieka do tego, żeby funkcjonować, żeby się rozwijać, żeby siebie wzmacniać, żeby była wymiana doświadczeń, wymiana myśli. I teraz. Co zyskujemy, co otrzymujemy, co yy, mamy dzięki temu, że pracujemy nad tym swoim poczuciem własnej wartości, że wzmacniamy to poczucie własnej wartości. I tak jak powiedziałam, yy, to nie jest łatwa praca, ona jest wymagająca. Natomiast w momencie, kiedy zauważysz realnie, jakie są z tego tytułu profity, to, to również zauważysz, że Warto wzmacniać ten obszar, warto pracować nad swoim poczuciem własnej wartości, warto dawać sobie to, co jest dobre, wspierające. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim zaczynasz samostanowić o sobie, zaczynasz uczyć się tego, jak, jak to jest dbać o siebie, zaczynasz wierzyć w to i widzieć, że potrafisz dbać o siebie. Że to, co wybierasz, wpływa realnie na poprawę jakości twojego życia. Kolejna rzecz. Widzisz, jak pięknie rozwija się Twoje zaufanie do siebie. i yy, Widzisz na każdym kroku, kiedy wybierasz siebie, kiedy jesteś spójna, spójny, kiedy siebie widzisz, kiedy siebie słyszysz, kiedy siebie doceniasz, że Twoje wybory są dobre, są właściwe. Że, potrafią, że twoja postawa, twoja obecność, twoje działania potrafią wspierać innych ludzi, jeżeli to jest dla ciebie ważne. Potrafisz działać w tym życiu, masz poczucie sprawczości, potrafisz korzystać ze swoich potencjałów, kompetencji. I co ważne, jesteś wierny, wierna sobie. I to bardzo wzmacnia, bardzo buduje. I to daje ci taką siłę do tego, żeby właśnie marzyć, żeby siebie realizować, żeby się rozwijać, żeby yy, żyć w zgodzie ze sobą. I na koniec chciałabym powiedzieć, że yy, życie w ogóle z takim adekwatnym poczuciem własnej wartości jest niezwykłą mądrością. Danego człowieka, to znaczy jest takim, taką dojrzałością, jest takim otwarciem się na siebie. I yy, jest też szansą na to, że nawet je, po wielu, wielu, wielu latach, kiedy było ci bardzo ciężko, kiedy wydawało ci się, że to twoje po, niskie poczucie wartości już zostanie z tobą na zawsze, i że się nic nie zmieni, i że żadne przekonanie czy żaden schemat myślowy jest nie do zmiany, to nagle się okazuje, że. Że jest to możliwe. I, I tak naprawdę była potrzebna do tego jedna osoba. Ty byłeś potrzebny, lub ty byłaś potrzebna sobie do tego, żeby uwierzyć. Bo na początku trzeba uwierzyć. A w zasadzie powiedziałabym, że może na początku trzeba dać sobie szansę. Eee, I takie, takie poczucie, taką przestrzeń, że to może będzie wymagało trochę czasu. Ale spróbuję. I w momencie, kiedy zaczynasz osiągać te swoje pierwsze yy, wyniki, cele zaczynasz czuć, że jest ci coraz lepiej ze sobą, że tego właśnie zaufania do siebie jest coraz więcej, że yy, ludzi, których wybierasz do swojego życia, których, do których w zasadzie zapraszasz do swojego życia, to są osoby, które Ciebie wzmacniają, które Ciebie szanują, bo Ty zacząłeś lub zaczęłaś ci siebie szanować i swoje potrzeby, Dzięki temu masz możliwość budowania tego swojego życia na takich zasadach, na jakich chcesz, no to się okazuje, że jest wiele rzeczy możliwych. I tego ci, z tego miejsca bardzo życzę. Życzę Ci z całego serca takiego poczucia i takiego yy, takiej nadziei na lepsze jutro. Yy. Bo wiem, że bywa dzisiaj bardzo trudno, czasami bardzo wyzwaniowo, szczególnie osobom z cechą wysokiej wrażliwości, ponieważ żyjemy w świecie przepełnionym różnego rodzaju bodźcami, jest bardzo dużo dystraktorów, jest bardzo dużo obciążających sytuacji, więc życzę Ci, żebyś właśnie wybrał, wybrała siebie na początek tej drogi i żeby ten dzisiejszy materiał był chociaż takim. Taką inspiracją, taką zachętą do tego, że jest to możliwe i, i, i że możesz naprawdę wiele zyskać, jeżeli zaczniesz widzieć siebie i słyszeć siebie. Nawet jeżeli na początku dzisiaj z tego miejsca wydaje ci się to niemożliwe lub mało prawdopodobne, to wystarczy, że zrobisz ten pierwszy krok. Tak jak w metodzie Kaizen, małymi krokami. To tyle z mojej strony w tym dzisiejszym podcaście. Będę bardzo wdzięczna wszystkim Wam, jeżeli będziecie właśnie subskrybować ten kanał, jeżeli udostępnicie ten dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza podróż w temacie poczucia własnej wartości była dla Ciebie no, taka wzmacniająca, inspirująca. Bardzo chciałam, żeby ten temat wybrzmiał w tej jesiennej aurze i bardzo zależało mi na tym, żeby dotarło do tych e, osób, które tego dzisiaj bardzo potrzebują. Także życząc wszystkiego dobrego, samych cudowności, pięknych dni. Do usłyszenia w następnym materiale. Pozdrawiam.